Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej chwali się tym, jak wypiękniała Warszawa pod jej rządami, pokazując na plakatach zdjęcia wyremontowanego nabrzeża Wisły. Pokazuje niestety tylko kawałek wyremontowany, nie pokazuje całości. No, szanowni Państwo, tak w centrum Warszawy pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz wygląda nabrzeże Warszawy. W dużej części jest niewyremontowane, przy brzegu stoją rozpadające się wraki. Tam, żeby nie było niedomówień, jest Stadion Narodowy, a ja stoję właśnie na jednym z głównych mostów warszawskich, z którego wszyscy warszawiacy i goście mogą, odwiedzający stolicę, mogą zobaczyć, jak wygląda naprawdę obraz Warszawy.